Hej, witajcie w czwartym odcinku z Neighbors Back from Hell. I dzisiaj, z tego co mi się już wydaje, rozpoczynamy sezon drugi. Dokładnie tak, ostatnio zrobiliśmy wszystko na maksa, tak jak się dało zrobić, doskonale. Zaczynamy sezon drugi i z tego co widzę, to jest jeszcze również mieszanka, może nawet z trzecim, nie jestem pewien. Jeżeli tutaj się zacznie już tylko druga część, to okej. Tak czy siak, tutaj widzę, że jest już z części drugiej, na wakacjach, ich ten uśmieszek. I nie ma co, zaczynamy. Będziemy, znowu zrobimy dwa odcinki. Dzisiaj zrobimy sztuka dla mamuśki oraz słoneczny poranek. I nie wiem, czy to nie jest w trzecim sezonie właśnie, ale tak czy siak, to jest nieważne. Ważne, że jeszcze w pierwszej części. Nie ma co, pamiętajcie, ocenić ten film i zaczynamy. Sztuka dla mamuśki. Dzień matki. Z tej okazji mamin synkowaty sąsiad przygotował dla mamuśki specjalny prezent. Z pewnością spodoba jej się podobizna synalka. A może obraz, olbrzymia rzeźba, ręcznie robiona waza? Tak czy inaczej, sąsiad robi strasznie dużo zamieszania, to zaś nie podoba się Woody'emu. I zaczynamy. I lecimy. 3 sekundy, 3 życia, jak ostatnio mówiłem, lecimy. Są już tu 3 piętra, więc to nie jest proste już. Ale tak czy siak, chodźmy najpierw oczywiście standardowo tutaj i mamy klucz. Będziemy potrzebny pewnie gdzieś tutaj. O, zaraz, on tu idzie, więc lepiej się może cofnijmy. Chodźmy po pineski. Tutaj czy może coś jest? On tu raczej nie będzie przychodził, ale może w apteczce coś jest. Bardzo by się przydało. Jest, co tu mamy? Nożyczki oraz odplamiacz, okej. Okay. I tutaj, jak widzicie, jest tutaj ptak i musimy wtedy się skradać, więc musimy być ostrożni. Dobra, tutaj go nie ma, więc można sobie spokojnie wejść. I co tu będzie? Co tu trzeba wziąć? Banan. O, banan, tak, banan, dokładnie. Będziemy musiał się pośliznąć na nim chyba. I mamy bananik, dobra. W sumie co tam to by robiło tam, dobra. Weźmy na początek, zobaczmy. Czy to działa? Czy to tak działa? Nożyczki, czy może tutaj coś działa z nożyczkami? Nie, ale o, wiem gdzie pineski. Pineski na pewno będą tam, gdzie będzie siedział. Dobra, może tutaj coś trzeba z tym zrobić. Plemiacz chyba na górze, dobra, chodźmy na dół, bo on tutaj przychodzi. Więc trzeba być trochę ostrożnym. I chodźmy na górę, trzeba będzie się poskradać trochę, ale o. Dobra, poskradajmy się trochę. Oj. trochę. No, trochę przyznaję, że animacja tutaj była według mnie lekko zepsuta, ale co tam. Dobra, co tu mamy? Butelka. Co to za butelka? Jest to magnes. Magnes trzeba będzie chyba tutaj, bo coś się wtedy z tym stanie, tak. I tutaj zobaczmy co jest. Trzeba odwiązać ptaka. Szybko zdążymy. Pod łóżko! Jezu, ale jak tutaj teraz widać, że na pewno tutaj jesteś, to jest plus. On nas nie widzi, więc to jest też plus. Dobra. Idzie tutaj, zobaczmy jego reakcję. Nie ma ptaka, dobra. My chodźmy szybko. Co my tu mamy? Chyba nic tu już nie ma. Chociaż nie, czy ja? Wzięliśmy butelkę. I tyle, dobra. Dobra, chodźmy szybko na dół. Dobra, i co teraz? Banan. Kurde, o, sytuacja jest poważna. Albo zwierzę, albo cię złapą. Niechcący nie nacisnąłem tego. Dobra, tak czy siak. Szybko bierzemy. Dobra. A, są tu procenty dziwne, okej. Okay. Pokazywane wściekłość czy co? Dobra, tak czy siak. Mam tutaj co? Zaraz, czy ja tutaj brałem to, dobra. Stop! Co? Co się stało? Jak on mnie zauważył? W sensie... przyznaję szczerze, że to było dosyć dziwne według mnie, bo... Bo on... Powinien być tutaj. I tyle, a to trzeba się chować. Ojeju, to jest trudniejsza rozgrywka, tak to nazwę. Jeju, mamy tak, no. Zacząłem poziom od nowa, ale dobra, już. Mamy 3 życia, jeszcze 2, no to damy radę. Wszystkie monety będą to ważne, dobra. No i po oczach, masz za to, że mnie złapałeś, ale... Dla mnie to dziwne, w sensie myślałem, że po prostu trzeba odejść od miejsca zdarzenia. Tu się okazuje, że on po całym domie nas chyba gania. Więc to jest trochę trudniejsze, trzeba się chować. Jezu, ale się tak przestraszyłem go. Szczerze, dobra.
Co mi zostało? Banan. Jeszcze jedna rzecz mi się wydaje. Coś z tym trzeba zrobić, to wiem. Dobra, chodźmy. Chociaż nie, na dół może jeszcze nie. Chociaż... Dobra, chodźmy na dół. Zobaczmy o to. Aha, dobra. Trzeba było po prostu tutaj coś z tym zrobić. Sprawdzić to, coś przemienić. Dobra, chodźmy na dół. I szybko się chowajmy, żeby nie ryzykować. Jezu, teraz tak brzydko to wygląda, no. A miało być wszystko na 100%. Monety wszystkie będą, ale cóż, no. Chciałem to też zrobić jak najlepiej, ale dobra, tak wyszło. No i po mamuśce, widzisz. Dobra, mamy wszystko na... Może nie najlepiej, ale ile mamy oglądających? Oglądających mamy 21 tysięcy, pomimo tego, więc nice. Jeszcze żyjemy. Dobra, czeka nas kolejny poziom. Poziom słoneczny poranek. Tutaj jest mniej monet, ale z tego co mi się wydaje, będzie to trochę trudniejsze. Trochę bardziej trzeba będzie to wykombinować. Ale tak czy siak, lecimy, nie ma co czekać. Słoneczny poranek. Jaki piękny dzień, aż się prosi o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu. Sąsiad myje zęby i czym prędzej rozkłada leżak na balkonie. W taki upał jego ukochaną roślinkę trzeba częściej podlewać. To zaś daje Woody'emu wiele okazji, by doprowadzić sąsiada do szału. No i lecimy. Odcinku słoneczny poranek. I lecimy, szybko, chodźmy najpierw. To dziwnie wygląda jakoś. Dziwne, że tutaj jest jakby, niby z drugiej części, ale nie ma tutaj tych animacji jakby, zauważyłem. No to było dosyć spoko, jeżeli chodziło o drugą część, więc dobra. Weźmy się, co my tu mamy. Mamy miód. O, tutaj. Ogólnie to ja wiem już mniej więcej, co tu zrobić, bo pamiętam, jak około rok temu. Jezu, rok temu, ale ten czas już leci. Coś mi się zepsuło. Pamiętam, jak około rok temu to nagrywałem. I tutaj miałem problem z tym poziomem, ale teraz go już mniej więcej pamiętam. Powinno mi się sobie wszystko udać. Dobra, wchodzimy. Co my tu mamy? Mamy jakąś komodę. Tutaj są jakieś rzeczy. Szybko najpierw do komody. Mamy tutaj klucz do apteczki. Ziemię. I przystępujmy do działania. Dobra, jednak niebo idzie tutaj. Idzie tutaj do nas, więc lepiej się schowajmy. Co my tu mamy? Mamy szczoteczkę. Szczoteczka będzie na pewno tutaj do łazienki. Klucz do apteczki, wiadomo, do apteczki. Banana pewnie gdzieś tutaj postawię. I ziemia. Ziemia będzie do kawy. Tutaj pewnie miód się użyje do tego. Jeszcze gdzieś powinien być taki kwas jakby, czy coś takiego. Chyba, że mamy coś takiego. Nie, nie mamy. Taki kwas do roślinki. Gdzieś to powinno się znaleźć. Tak, to pewnie w apteczce będzie, więc dobra. Więc wszystko git na razie, wszystko mamy zaplanowane, dobra. I schodzimy. Już myślałem, że mnie odkryje, dobra. I szybko wykorzystajmy to. Najpierw weźmy miód do tego. O, jeszcze można... Jeszcze trzeba o to zabrać, muszę pamiętać, bo tego nie zrobiłem na telefonie, przez co nic się nie stało. A tak to trzeba to wziąć, wtedy sąsiad się opali. I będzie zjedzony przez pszczółki. Dobra, schowajmy się na razie. I tak, banan będzie, jak już mówiłem, w kuchni, więc już mamy. Oraz... To, jeszcze lepiej by było zrobić szczoteczkę do łazienki najpierw, zanim to, bo wtedy się siła zdwoi. Tum, 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 tum. Jakoś się trzęsie mi się wydaje ten sąsiad, ale dobra. I chodźmy szybko. Zaraz się rozwścieczy, pewnie sąsiad będzie zjedzony przez... O Jezu, chodźmy na dół najpierw. A nie, co on robi? Dlaczego on nie poszedł się po... A, teraz? Teraz? O. A, bo tu pokazuje procent, ile to czasu trwa. O, Jezu. Ale to jest stresujące teraz, wtedy to wystarczy tylko odejść po prostu. Możesz nawet specjalnie chodzić po to, że wystarczy, że powiedzmy jest tutaj ptak. Przejdziesz tutaj i on już cię nie widzi, jakby tak to nazwę. A teraz jest trudne, po prostu musisz uciekać od tego strasznie, to jest stresujące. Ale, czy w sumie da się zaplanować jego ruch, też zauważyłem, ale tak czy siak, fajny tryb rozgrywki. Fajnie, jak już mówiłem, od ostatnich trzech odcinków, czy tam dwóch. Chyba dwa od razie, czy trzy. Jak to na trzech odcinków, przepraszam. Nie umiem liczyć. To. No dobra. Został pogryziony, więc szybko uciekajmy. Więc jak mówiłem, tryb rozgrywki fajnie, że został zmieniony. Dobra, chodźmy na dół. Idzie po roślinkę.
Szybko, szybko. Dobra, na początku zróbmy tą apteczkę. No, apteczka. Na klucz. Dobra, i co my tu mamy? Mamy płyn chwastobójczy. Doskonale. Weźmy to. Dobrze jest. I tak, nie ma tutaj żadnego mazaka do mamuszki, co jest nowością, bo zawsze to było, mi się wydaje. Więc tak, czekajmy. Lecimy. O, tutaj nie wziąłem tych spinek, które będą pewnie do leżaka, więc dobrze, że teraz sobie przypomniałem o tym. Dobra, Jezu, wykorzystajmy to, że weźmy banana. No, banana, no, banan postaw. Oraz nie płyn chwastobójczy, tylko ziemia do kawy. Pomyli ziarna kawy z ziemią i będzie, o Jezu, jak to wygląda. Będzie dosyć nieprzyjemne, dobra. Czekajmy, aż on pójdzie po tą kawę, a my pójdziemy na górę i wykorzystamy nasze przedmioty. Wchodzimy. Lepiej może zrobię tak od razu. O! I się wywalił. Dobra, wykorzystajmy to szybko. 4 minuty 30 sekund, dobra. Dalej 3 życia, więc nie jest źle. Dobra, chodźmy. Płyn chwastobójczy. Wiadomo gdzie, przecież wiadomo czym on leje roślinkę. I będzie niedobra chyba kawa, nie? Trzeba będzie pójść umyć zęby. Dobra, zaraz zobaczymy jego reakcję. Dobra, weźmy o tak. O tutaj, na spinki, na te leżak i zobaczmy jego reakcję. No i czarniutkie zęby. No jest źle, dobra, wystarczy jeszcze. Wiem, że jak było to na czas, to miało się z 7 do 8 minut chyba, max. Więc myślę, żebyśmy zdążyli akurat. 5 minut 25 sekund, wystarczy, że jeszcze tak. Teraz idzie po tą kawę sobie wypić, pójdzie teraz na leżak i się ukuje. Weźmie prawdopodobnie płyn chwastobójczy, pójdzie po dalszą roślinkę i się zdziwi, ponieważ ona zwiędnie, ponieważ nie spodziewa się, że tam jest właśnie płyn chwastobójczy. No i czekamy. Dobra, jesteśmy schowani, uf, bo już myślałem, że może stoimy sobie. Teraz tak wygląda, że wiesz, że jesteś pod łóżkiem, nie? Tak jak miałem czasami, jak grałem zawsze. To, że powiedzmy, że nie widzę siebie i dopiero jak wyjdę spod łóżka, to wiem, że jestem pod łóżkiem. A tak, to chociaż wiem, że jestem pod tym łóżkiem. Dobra. No i jeszcze... Dobra, opal się szybko. Mogłem... Jakiś ucieszony. Dobra, idź po ten płyn i poczekajmy, aż zrobi ostatnią monetę i zakończymy odcinek sukcesem. Mam nadzieję, że uda mi się, jeszcze zostały chyba z 3-4, nie pamiętam ile dokładnie, odcinków misji, w sensie odcinków w grze, do tego, by skończyć ten sezon jakby pierwszy. Więc mam nadzieję, że wszystko zrobię sukcesem na 100%. Dobra, roślinka zwiędła. Wściekły sąsiad, a my wygrywamy. Dobra. Mamy 16 tysięcy. Nie jest to dużo, wiadomo, ale nie jest tak źle. Więc zostało nam raz, dwa, trzy. Trzy odcinki z tego sezonu, jeżeli to chyba wszystko już jest sezon drugi. To również jest sezon drugi, w sensie, że... jak to się nazywa? Na wakacjach. Mówię tak po sezonach, więc... Dzięki za obejrzenie, czeka nas kolejny odcinek, to będzie czas na grilla oraz moda na sport. To się zapowiada dosyć dziwne, ale dobra. No pamiętajcie ocenić ten film, fajnie gdybyście w końcu dobili te chociaż 10 łapek. Bardzo bym się ucieszył, ponieważ jest to seria, na którą bardzo długo czekałem, którą no planowałem, w sensie nie od dawna, bo w sumie ta gra jest dopiero od tygodnia, ale w sumie i tak sąsiadów miałem plan nagrać już do jakiegoś dłuższego czasu na komputerze. Więc jeszcze raz, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej.